Aleksandra, też ostatnio poinformowałaś o dość traumatycznym wydarzeniu w Twoim życiu. Podzieliłaś się ze swoimi obserwatorami tym na Instastory. Jak się teraz czujesz psychicznie, fizycznie? Psychicznie czuję się lepiej, fizycznie jest słabo, jeżeli chcesz znać prawdę. Przerabiam to sobie w głowie i tyle, no trzeba iść dalej. Ja powiedziałam to dlatego, aby uświadamiać inne kobiety i wiem, że dobrze, że to powiedziałam, bo odkąd to ogłosiłam, to już mam setki wiadomości od kobiet, że poszły na cytologię, że sprawdziły. Teraz mam dziewczyny, które wracają do mnie z wynikami i płaczą i też mówią, że kurczę, też im to wyszło. A w moim najbliższym gronie dwie osoby zostały zdiagnozowane z nowotworem, więc wiem, że to, co robię, ma sens i co roku jestem ambasadorką Różowej Wstążki. Mówię o nowotworze piersi, a w tym roku jeszcze chcę, oprócz tego, że jest nowotwór piersi, chciałabym też poprosić kobiety, aby robiły cytologię regularną, bo zaleca się raz na 3 lata, raz na rok, a ja myślę, że trzeba częściej, bo coraz częściej słyszę, że te nowotwory bardzo szybko się rozwijają i tak też było w moim przypadku. Jakie teraz są następne kroki, jeżeli chodzi o tę sytuację? Jak najmniej się stresować i bardzo wzmacniać mój organizm, dbać o moją odporność, a za miesiąc zobaczymy, no.